Zawód inżyniera jest zawodem twórczym. Spośród innych twórczych zawodów wyróżnia się tym, iż wykonujący go inżynierowie działają głównie w sferze materialnej, stanowiąc zasadniczą siłę napędową postępu technologicznego i gospodarczego, a w konsekwencji także cywilizacyjnego. I choć w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez wiecznie poszukujące sensacji środki masowego przekazu, mało kto o tym pamięta, jestem dumny z wykonywanego przeze mnie zawodu inżyniera oraz dokonań w zakresie rozwoju konstrukcji i wdrażania nowych maszyn do pracy w przemyśle. Wybrane opracowania konstrukcyjne publikowane były w czasopismach technicznych, a nowatorskie rozwiązania chronione patentami. Oto szereg przykładów urządzeń, których jestem głównym konstruktorem i których wdrożenie do przemysłu nadzorowałem. Jednym z pierwszych takich urządzeń była produkowana przez ŚWUB Świdnica wirówka cukrownicza WA31000, która uległa gruntownej modernizacji i przystosowaniu do pracy w cyklach sterowanych automatycznie. Pracy tych wirówek w cukrowni Klemensów przyglądają się kierownik działu maszyn chemicznych magister inżynier Kazimierz Trybalski oraz magister inżynier Janusz Karpiński. Widoczna teraz automatyczna, szybkobieżna wirówka cukrownicza typu WA1500 z mechanicznym wyładunkiem cukru to zupełnie nowa konstrukcja powstała w CBA, produkowana przez ŚWUB Świdnica na eksport do Grecji, Maroka, Hiszpanii, Węgier i Związku Radzieckiego. Zakłady ŚWUB Świdnica i montaż kontrolny baterii wirówek WA1500 przed ich wysyłką na eksport. Próby wygarniacza do mechanicznego wyładunku cukru. Zespoły wirówki WA1500 przygotowane do wysyłki. Bębny wirówek oraz belka poprzeczna z gniazdem zawieszenia zespołu wirującego. Obudowy bębnów. Specjalny, wysokomomentowy, pięciobiegowy silnik produkcji Celma Cieszyn umożliwiający uzyskanie przez wirówkę pełnych 20 cykli roboczych w ciągu godziny. Bęben wirówki WA1500 z piastą zmniejszającą szkodliwe efekty wentylacji. Tak uprzednio wykonywano piastę bębna, której szerokie łopaty powodowały szkodliwą wentylację. Każdy bęben wirówki podlegał wyrównoważaniu dynamicznemu. Thank you.
pierwsza polska ciągła wirówka cukrownicza CWC600 do wirowania drugiej i trzeciej cukrzycy. Widzimy ją na stanowisku roboczym uzyskanym przez zdemontowanie zespołu wirującego wraz z obudową bębna ze starej wirówki o działaniu cyklicznym, której eksploatacja wymaga ciężkiej ręcznej obsługi. W wirówce CWC600 cukrzyca podawana jest nieprzerwanym strumieniem do wirującego bębna. Odwirowany cukier zsuwa się samoczynnie do transportera. Wirówki CWC600 eksportowane były na Kubę i do Związku Radzieckiego. Przyjrzyjmy się teraz dla porównania, jak ciężką była praca przy obsłudze starych wirówek cyklicznych. Napełnianie bębna cukrzycą. Rozruch wirówki. Odwirowywanie trwające od 15 do 30 minut. Wyłączenie silnika i hamowanie bębna wirówki. Podniesienie stożka zamykającego bębny i opróżnianie bębna z odwirowanego cukru. Po opróżnieniu bębna i opuszczeniu stożka cykl się powtarza. Automatyczne dwubębnowe wirówki poziome typu WAP2x2001 dla potrzeb przemysłu siarkowego i węglowego eksportowane także do Indii. Masa zespołu wirującego wraz z ładunkiem około 15 ton. Korpus wirówki WAP2x2001 w trakcie montażu i agregat elektrohydrauliczny sterujący pracą tej maszyny. Wirówki poziome o średnicy bębna 1000 mm pracujące w cyklach powtarzalnych sterowanych automatycznie, przeznaczone dla potrzeb przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, spełniające wymogi pracy w warunkach zagrożenia wybuchem i dużą toksycznością. Oto montaż i próby odbiorcze serii tych wirówek w Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych. Próby działania niwelatora zapobiegającego wibracjom podczas napełniania bębna wirowaną mieszaniną oraz wygarniacza opróżniającego bęben z odwirowanego produktu. Thank you.
wirówki trójkolumnowe Fi-800 z napędem hydraulicznym, przystosowane do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem i agregat sterujący pracą tej maszyny. Wirówka trójkolumnowa Fi-1000 z mechanicznym rozładunkiem i napędem hydraulicznym, przystosowana do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem. Ciągła, osadzająca, ślimakowa wirówka Fi-600 do odwadniania osadów ściekowych. Ciągła, osadzająca, ślimakowa wirówka Fi-150 do prac badawczych. Dalszy rozwój konstrukcji i produkcję tych maszyn przejęły zakłady z Pomarz-Wronki. Pierwsza polska ciągła wirówka pulsacyjna Fi-1000 z bębnem jednostopniowym, pracująca na oddziale odlewni wlewnic przy regeneracji mas formierskich. Liczne zalety eksploatacyjne ciągłych wirówek pulsacyjnych spowodowały dalszy rozwój ich konstrukcji w CBA. Tak powstały wirówki CWP1000x2K i CWP1000x4K z bębnami Fi-1000 w wersji 2 i 4 stopniowej, wirówka CWP800x4K z 4-stopniowym bębnem Fi-800 oraz wirówki CWP400x2K z 2-stopniowym bębnem Fi-400. Widzimy teraz wirówki CWP1000x2K zainstalowane w kopalni Dębieńsko na oddziale odsalania wód dołowych. Ze względu na otwarcie obudowy bębna znacznie obniżono ich wydajność. Ponownie Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych i montaż zespołu wirującego wirówki CWP1000x4K. Korpus tejże wirówki. Mieszadło zamknięcia krystalizatora zasilającego wirówkę wirowanym produktem. Obróbka tłoka hydraulicznego pulsatora wirówki. Zespół silników pomp napędzających hydrauliczny pulsator wirówki. Próby odbiorcze ciągłej wirówki pulsacyjnej CWP1000x4K. Ciągła wirówka pulsacyjna z bębnem 4-stopniowym
Fi-800. Ciągła wirówka pulsacyjna z bębnem dwustopniowym Fi-400. Wirówka przeznaczona jest do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem i silną toksycznością. W zależności od załączenia jednej lub dwóch pomp zmienia się częstotliwość pracy pulsatora. Wirówka pracująca w warunkach zagrożenia wybuchem i dużą toksycznością. Każde otwarcie wirówki może być dokonane tylko w masce przy zachowaniu szczególnej ostrożności. W mojej pracowni oprócz wirówek konstruowano i wdrażano do przemysłu także wiele innych maszyn i urządzeń, jak na przykład zamknięcia hydrauliczne warników cukrzycowych lub widziany teraz młynek tarczowy
dla potrzeb farmacji wyposażony w filtry zapobiegające zanieczyszczeniu mielonego produktu oraz pyleniu. Oto wersja młynka przeznaczona do produkcji seryjnej. Zorganizowane w ramach pracowni specjalistyczne laboratorium do mechanicznego rozdziału zawiesin zapewniało prawidłowy rozwój opracowywanych konstrukcji oraz doradztwo przemysłowe w zakresie optymalnego doboru urządzeń dla konkretnych technologii przemysłowych. Działając jako dyplomowany rzeczoznawca SIMP, skonstruowałem wraz z kolegą specjalny wózek jezdny pod kamerę do telewizyjnego badania nieprzełazowych kanałów. Oto pierwsze badania przy użyciu wózka i kamery. Tak, tu przed kamerą się te światła świecą, nie? Tak. To jest światło dla kamery. No to jest pędzel potrzebny, żeby to... Dobra. Wycieraczkę będziemy musiał zamocować. Nie ma zbliżenia. Bajzo. Nie ma... To jest bajzo, bo nie ma zbliżenia. Musi tu dwóch trzymać, pan sam nie utrzyma. Pan zawsze z kamery nie łapie. Pawelotku, jedziemy. Do przodu. Ta, o, widać, jak się tutaj wlewa do tej dziury. Tak, tak, wlewa się i potem rozlewa po czym. Ciekawe, czy pokona tę dziurę. Pokona. Bo przejechał wtedy. Przejechał przez dziurę. Jedziemy dalej. Doskonale widać kanał. Ciekawy jestem. Ma pan jakieś zapałki? To ja już go widzę przez dwa telewizory. Tak. Jeszcze coś widać, tak? Jeszcze coś widać. Stop, tak? Co tutaj się dzieje? Następne jakieś. Znowu. No to samo. Tak. Też jest złącze i teraz. Stoimy. Góra złączenia jest zawsze dobra. Porobić, a czy ona jest dobra w tym sensie, że widać, że jest równo ułożona, natomiast tak. Jest niedobra, bo jest. Już następne złącze widać. Już jest wypłukana, nie ma wypełnienia. Ale jest to taka dziura, przez którą ten wózek przejedzie jeszcze. Czyli tak, to jest coś takiego. To jest coś takiego. Mhm. No dobrze, jedziemy dalej. Tam widać lepiej. To jest dokładniejszy. Tam jeziorko, kanał. Znaczy dokładniejszy to jest ten mały. Oto początki mojej działalności zawodowej. I zespół koleżanek i kolegów, których udało mi się uchwycić, gdy miałem w ręku kamerę. Ale przez 46 lat mojej działalności zawodowej, tych koleżanek i kolegów było nieporównywalnie więcej. Wszystkich ich pamiętam i wspominam serdecznie, gdyż oni to właśnie dzięki swym umiejętnościom zawodowym i wiedzy, a także życzliwej współpracy, stanowili bazę dla moich osiągnięć zawodowych. Oto grupa moich koleżanek i kolegów zebranych z okazji konferencji wirówkowej. Od lewej stoją Barwacz Emilian, Bulasz Roman, Krzysztański Jarosław, Kędziorko Szulc Bogumiła, Jarosz Barbara, Delanowska Władysława, Batko Jerzy, Ambroszczyk Chmarzyńska Irena, Grabowski Jerzy, Kalicki Stefan, Trybalski Kazimierz, Karpiński Janusz, Sieracki Alfred i Ciechanowski Adam. Prowadzone w dziale maszyn chemicznych oraz pracowni wirówek prace
nad rozwojem konstrukcji wirówek i filtrów zostały dwukrotnie wyróżnione nagrodami zespołowymi trzeciego stopnia przyznanymi przez Prezydium Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. Za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju konstrukcji i wdrażania do przemysłu maszyn chemicznych zostałem odznaczony odznaką zasłużony dla CBA oraz krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.